Stacja dokująca do Macbooka M1. Czy CalDigit TS3+, czy może Dell D6000. O tych dwóch stacjach dzisiaj opowiem, a nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale przybliżam rozwiązania, które nam ułatwiają ogarnianie rzeczywistości cyfrowej i tej też zupełnie niecyfrowej. Skąd pomysł na te dwie stacje dokujące i dlaczego o nich opowiem? Pierwsza z nich, czyli TS3+, była omawia na filmie, gdy wskazywałem na stację dokującą, której używam, która jest sprawdzona przeze mnie. I po tym materiale odezwał się jeden z widzów, pan Łukasz, który napisał o tym, że on znalazł dobrą alternatywę, która kosztowała niemal trzykrotnie taniej od mojej stacji dokującej, bo on zapłacił 600 zł za Dell D6000. On zapłacił za używane Dell D6000. 600 zł, dlatego że nowa kosztuje dużo, dużo więcej, ale sprawdziłem dzisiaj faktycznie, na Allegro są dostępne już nie za 600 zł, ale 700 czy 800 zł te stacje dokujące. Wobec tego, co wybierać? Czy szukać bardzo trudno dostępnej w Polsce stacji CalDigit, która u jednego ze sprzedawców na Allegro kosztuje około 1700 zł w momencie, gdy nagrywamy ten materiał, czy może szukać używanej stacji Dell która będzie kosztować dużo taniej. Pan Łukasz pisze coś takiego. Obecnie mam do tej stacji podłączoną myszkę, klawiaturę, drukarkę, dwa adaptery Display Link, headset USB, kamerę, panel do iPhone'a, zestaw Hi-Fi, Ethernet 1-gigabitowy, trzy monitory Full HD HDMI i kolejne dwa są wspomniane do adapterów oraz kabel do ładowarki. Łącznie daje to 15 kabli. To pan Łukasz ma podłączone do tej stacji dokującej. No i jeżeli sobie zastanowimy o no to w takim razie, skoro to jest taka stacja, która kosztuje dużo taniej, to czy są same korzyści z wyboru tej stacji, stacji Dell D6000. Gdy spojrzymy na specyfikację, to główną różnicę, którą zobaczymy, to jest różnica w prędkości transmisji danych. Dlatego że o ile CalDigit działa na Thunderbolt 3, czyli tej Transmisja, najszybsza transmisja sportu no to jest 40 gigabitów na sekundę. O tyle maksymalna prędkość ze stacji Dela to będzie 5 gigabitów na sekundę. I teraz, czy to ma dla nas jakieś znaczenie? Ma dla tych z nas, którzy do tej stacji podłączą dysk zewnętrzny, którzy chcieliby mieć jak najszybszy transfer z dysku. No i wtedy oczywiście walcząc o transfer, szukamy dysku Thunderbolt'owego trzeciego i wtedy prawdopodobnie bezkonkurencyjna będzie stacja CalDigit. Natomiast większość dysków, które działają na interfejsie USB, USB 3.1 czy USB 3.2 no, to w zupełności poradzą sobie z transmisją poprzez stację Dela. Także tutaj to tylko taka jedna główna uwaga. Natomiast, gdzie widzimy z kolei przewagę stacji Dell? Otóż stacja Dell D6000 ma zintegrowany chip Display Link, czyli ten chip, który sprawia, że do komputera. Z procesorem M1 możemy podłączyć 2, 3 albo więcej monitorów zewnętrznych, bo prawdopodobnie wiecie o tym, że zgodnie z założeniami producenta do MacBooka M1 można połączyć tylko jeden monitor zewnętrzny. Natomiast używając yy, przejściówek z tym chipem DisplayLink możemy podłączyć dwa, trzy, czy nawet cztery zewnętrzne monitory. I teraz z jednej strony możemy podłączać tego typu przejściówki do takich stacji, na przykład jak CalDigit. Albo możemy kupić już stację dokującą, które mają bardzo podobny chipset do tego, który jest w takich przejściówkach wewnątrz swojej stacji dokującej. I to właśnie mamy w przypadku Dela D6000. Czyli jeżeli potrzebujesz podłączyć kilka monitorów zewnętrznych do swojego MacBooka M1, to prawdopodobnie wyjdziesz lepiej idąc tropem Pana Łukasza, który wybrał Dell D6000. Jeśli chodzi o to, ile portów masz i co możesz podłączyć, no to znowu, dla amatorów fotografii czy filmowania, którzy nagrywają na kartach SD, no to stacja CalDigit ma wejście do, do kart. Możemy tutaj po prostu sobie zrzucić filmy czy obrazki. Stacja Della nie ma tego, tego przejścia. Jeśli chodzi o to, ile mamy portów, no to jest można powiedzieć porównywalna ilość, dlatego że w stacji delowej mamy cztery porty USB 31 typu A, czyli te duże USB jeden typu C. Natomiast w stacji Caldigit mamy pięć typu A, jeden typu C USB 1, jeden typu C USB jeden drugiej generacji, czyli ten 10 gigabitowo na sekundę, no i mamy, no i mamy też tutaj dodatkowo Thunderbolta trzeciego. Także to jest nieco więcej tych portów w Cal Digit, ale to nie każdy z was musi tego potrzebować. Jeśli chodzi o połączenia sieciowe, to jedna i druga karta ma jedna i drugi hub ma kartę sieciową 1 gigabitową. Także to, jeśli chodzi o taką wskazówkę, które z tych urządzeń wybrać, no to rzecz jasna, jeżeli jesteśmy wrażliwi cenowo i niestraszne nam są używane, czyli z drugiej ręki stacje dokujące, no to szukając na Allegro, jak tutaj pan Łukasz pisał, nawet na fakturę kupił za 600 zł. Faktycznie widziałem, że są sprzedawcy, którzy sprzedają na fakturę używane stacje dokujące D6000 i wtedy płacąc. 700, może 800 zł, możesz mieć tego typu stację dokującą. Nie widziałem w polskim internecie używanych stacji CalDigit TS3, a nowe, tak jak już mówiłem, ceny zaczynają się od 1600-1700 zł. Także to jeśli chodzi o tą podpowiedź, którą stację dokującą wybrać do naszego nowego MacBooka M1, MacBooka R czy MacBooka Pro czy też do naszego Maca Mini, bo to wszystkie te trzy maszyny działają na bardzo podobnej architekturze. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za potwierdzenie łapką w górę i subskrypcję kanału, i pogodnie Was podrawiam!